Hej, witam Was bardzo serdecznie w ten piękny, wiosenny, słoneczny, popołudniowy dzień. Uważam sezon grillowy za rozpoczęty i to są bułki z grilla, faszerowane. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak wykonać takie cuda, to zapraszam do oglądania dalej. A tutaj taki mały bonusik, bo w wielu filmach mówię Wam o kurach. Tutaj paluchem pokazuję koguta Henka, ale o nim za chwilę. I chciałam Wam pokazać nasze kury właśnie, od których mamy jajka. A teraz zmierzam bujającym krokiem do naszego koguta, który ma 18 lat i chciałam Wam pokazać, jak on śmiesznie chodzi. Się śmieje, że on ma problemy reumatyczne. Spójrzcie na jego nogi, jak on śmiesznie biegnie, tak na sztywno. No jest niemożliwy po prostu. Nie wiem, co mu jest, no ale może starość, nie radość. I teraz jeżeli chodzi o farsz, jedna duża cebula, ząbek czosnku, pieczarki starte na większych oczkach i wszystko smażymy. I pieczarki muszą być porządnie przesmażone, aby nam później nie puściły wody w cieście. Myrdu, myrdu, pierdu, pierdu. I teraz 150 gram świeżego szpinaku i smażymy dalej. Do reszty farszu wybrałam sobie paprykę. Nie smażyłam jej dlatego, że we włożeniu, jak ona dostanie temperatury, to też się zrobi miękka. Szynka własnej roboty. Słuchajcie, niebo w gębie. Ser żółty. Fajnie by było, myślę, też dodać mozzarellę albo coś jeszcze innego. A jeżeli chodzi o te pieczarki ze szpinakiem, dodałam do tego świeży koperek, sól i pieprz. I powiem Wam, że dzisiaj z przyprawami nie szalałam. To tylko co dodałam. I teraz jeżeli chodzi o wykonanie ciasta, bo te bułki są po prostu zrobione z zwykłego, najzwyklejszego ciasta drożdżowego. I ja robię to wszystko po prostu na oko. Nie umiem Wam dokładnie powiedzieć. Zaraz zresztą się przekonacie. Świeże drożdże i z opakowania wyjęłam. Tyle. Do rondelka wkładamy rozkruszone drożdże i zalewamy je mlekiem. I znowu nie umiem Wam powiedzieć, ile tego jest. Ja wszystko robię po prostu na oko. Do tego później dodajemy łyżeczkę soli, łyżeczkę cukru i dużą łyżkę mąki. I teraz stawiamy to na gazie, na bardzo, bardzo wolnym ogniu i to ma się tylko po prostu zrobić ciepłe. To ma się nie zagotować, nic ma się więcej z tym nie zrobić. Ma się po prostu zrobić ciepłe. Odstawiamy to i niech drożdże pracują. W tym czasie, jak drożdże pracują, niech popracują nam około 10 minut. Tutaj mam dwie szklanki mąki, łyżkę oliwy i łyżeczkę soli. Wszystko sobie mieszam i czekam, aż drożdże zrobią swoje i napuchną. Bawię się jak w piaskownicy. No i właśnie, drożdże zrobiły swoje i teraz wlewamy je do naszej miski z mąką. I mieszamy to wszystko łyżką. A, nie powiedziałam Wam jeszcze jednego, że do właśnie tej mąki dosypałam dosłownie szczyptę ziół prowansalskich. Nada tu fajnego takiego aromatu. I po wybebłaniu wszystkiego wygląda to tak i powiem Wam, że proporcje mąki są idealne. Dodam tylko odrobinkę i teraz wszystko wyrobię ręką. Tak to wygląda. Konsystencja jest idealna, nie jest za sucha. Widzicie, wszystko fajnie odchodzi. I teraz zakrywamy ściereczką i odstawiamy na 30 minut. A tu taki mały bonus, no nie mogłam się powstrzymać. Kiełbacha, słuchajcie, z grilla. No jak sezon otwarty, to sezon otwarty, nie? No trzeba było iść na całość. I teraz zioła takie, albo takie, które można kupić u nas na rynku. Są szalenie tanie. I postaram się znaleźć je w internecie, abyście mogli sobie może je zakupić, bo są naprawdę naturalne, wiadomo co jest w środku, nie ma żadnych sztucznych składników, także bajeczka. Tak wygląda ciasto po urośnięciu. I teraz na deskę wysypałam mąkę, będziemy wałkować ciasto, dzielić na mniejsze kawałki, później na kwadraciki i zaraz zobaczycie, jak będziemy to wszystko składali. A będziemy składali je po prostu w takie sakiewki, które były ostatnio u mnie w filmie poprzednim. Powiedzmy, że to są kwadraty. Na każdym kwadraciku odrobinę właśnie keczupu i tak jak powiedziałam, zerknijcie sobie w poprzednim filmie, jak zrobiłam sakiewki i tak samo będziemy je składali.
znaczy zlepiali. I teraz na każdy plasterek łyżeczka farszu, troszeczkę szyneczki, troszeczkę papryki i sera żółtego. No co? Jak szaleć, to szaleć, nie? W końcu grill. A teraz już jesteśmy na dworze, jest piękne słońce, jest 25 stopni, słuchajcie. I nasze bułeczki sobie puchną, niech sobie jeszcze popracują pod ściereczką, a w tym czasie na grillu siedzi kiełbacha. Tutaj mała prezentacja naszego grilla, który jest niezastąpiony, sprawdza się po prostu w każdych warunkach. No i kiełbacha już siedzi i pachnie. A was jeszcze trochę poszczuję. A co? Przyprawy, kiełbasa, ten kolor. Zobaczcie, jak to się rozchodzi. No nie poczujecie, jak to pachnie, ale uwierzcie, że po prostu nos to się wykręca aż z tyłu głowy. No i co? Zabieramy się za konsumowanie. No chociaż kawałek, no zobaczcie na to. Jak tu żyć? Bułki już siedzą. Tutaj widzicie, są małe dziurki. Znaczy rozlepiły się trochę, ale nie przejmujcie się, to możecie wziąć paluchem i one się zlepią z powrotem, zresztą jak je przewrócicie zaraz na drugą stronę, to nic im się absolutnie nie stanie. Teraz koledzy na boczek, niech leżakują z innych stron i niech się rumienią i zaraz zobaczycie. Musiałam przeogromnie szybko zrobić zdjęcie i uwierzcie mi, że jeżeli zaprosicie gości, to te bułki znikną po prostu. O właśnie, w taki sposób, na pstryknięcie palcem. Mam nadzieję, że to wypróbujecie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Życzę smacznego, trzymajcie się. Pa, pa.